Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym dniu. Ja właśnie wróciłam z miasta i ogólnie pojechałam załatwić, w sumie po paszę, potem załatwić pewne sprawy swoje tam. I słuchajcie, weszłam do Osmana jeszcze. No, a jutro muszę jechać znowuż, bo nie zdążyłam, bo musiałam jechać po Franka. Franek przyjeżdża jednak autobusem wcześniej, a Jasiu przyjeżdża później i muszę ich odbierać tak jakby dwa razy z autobusu i no troszkę to jest bez sensu, no ale tak to wygląda. I byłam w Rossmanie. Jutro muszę jechać no jeszcze raz, bo muszę ogarnąć pewne sprawy związane z dachem tutaj, w sensie takim, że z podniesieniem tego dachu, żeby załatwić wszystko, żeby było wszystko legalnie, bo wiecie, jestem teraz w takiej sytuacji, że każdy może mnie podwalić, więc muszę zrobić wszystko na legalu. No, a z takich dobrych wiadomości to był pan w sobotę i będzie robił mi dach, więc jaram się jak muszę muchę zabić. A masz ty, kurde, jeszcze się nie zabiła. Patrzcie, muszę ją złapać. No, złapana. Więc tak, jutro muszę jechać jeszcze raz. A dzisiaj miałam w planie też wskoczyć do Biedronki. No, ale tyle czasu zajęły mi zakupy w Rossmanie, że nie zdążyłam do tej Biedronki. No i za chwilę znowu jadę po Jasia, więc pokażę wam na szybko, co kupiłam. Tam Franek ogląda bajkę. Teraz ty się nie bawisz? Co? Oglądasz bajkę? Halo? Franuś? Tylko chwilę? A pojedziesz ze mną po Jasia? No dobra, to oglądaj. No i pokażę wam, co kupiłam z Rossmana właściwie. Kupiłam sobie płyn do kąpieli, bo już zaraz mi się ten jeden skończy, który mam. Kupiłam sobie taki szampon. On ogólnie był dosyć drogi, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Moje włosy znowu są w niedobrym stanie i mimo, że robiłam ten botoks, to nadal te końce się puszą i myślę, że taki z olejem z awokado może być dla nich dobry. Zobaczymy, spróbujemy. Mam nadzieję, że coś tak. Kończy mi się odżywka do włosów, więc no i też za każdym razem używam odżywki, więc wyobraźcie sobie naprawdę, że te moje włosy są zniszczone. I używam takiej odżywki, ostatnio miałam też z Glisku, a teraz wzięłam sobie ze Schwarzkopf. No to jest to samo, Glis. Nie, ostatnio miałam czego? Pantene, tak, przepraszam, a teraz mam ze Schwarzkopf. I była promocja, maska spajająca, więc zobaczymy, co mi to da, czy mi spoi włosy. Gąbka do mycia dla dzieci, bo Jasiu czasami, wiecie, ja czasami on twierdzi, że za mocno myje czy coś tam, więc stwierdziłam, że gąbkę i że już będzie się uczył sam myć. Po prostu już ma 7 lat, więc czas najwyższy, żeby już się mył sam. I tutaj takie kosteczki dla dzieci do kąpieli, takie, bo były na promce chyba po złote 99, a tak one kosztują jakoś 3 złote. I tutaj mam schab wieprzowy, bo ostatnio ciągle tego kurczaka. A teraz kupiłam schab i taki kawał schabu to koszt 29 zł, no 30 zł. Więc zrobię sobie ze śliwką. Nie wiem, może na niedzielę, bo mam weekend wolny. Więc może na niedzielę ten schab zaraz sobie do zamrażarki włożę. Nie. I tutaj jest mięso na kotlety z indyka. Więc pochowam tą siatę i pokażę wam resztę z tych zakupów. I dalej jedziemy z tym. Kupiłam sobie, była promocja ogólnie rzeczy z Taupy, więc wzięłam sobie te trzy rzeczy.
Te maseczki były przecenione z chyba z 6 jakoś na 4, dokładnie nie pamiętam, no ale ogólnie była promocja. Wzięłam sobie takie normalizujące maseczki głęboko oczyszczające. Wzięłam sobie nocną maskę bloker sebum, więc ogranicza wydzielanie sebum i skóra jest bardziej matowa i nawilżona. Zobaczymy. I wzięłam sobie taką złuszczającą pastę, maskę do mycia twarzy, też z Taupy, więc zobaczymy. Wszystko na pewno dam Wam znać. A tutaj Body Boom. I to widziałam też u Oliwki Szymańskiej. Peeling z pestek jagód. Więc wytestujemy, zobaczymy. Ogólnie ostatnio zaczęłam się właśnie bardziej interesować pielęgnacją niż by makijażem. Makijaże też oczywiście robię, jak chodzę do pracy, ale częściej już bardziej teraz będę dbać o tą skórę w sensie pielęgnacyjnym. I tutaj mam coś takiego. Peeling do ciała. Taki odkręcany w takiej tubce. I to jest cukrowy peeling do ciała z kawą i z wanilią. Kokos tutaj też mamy. A tutaj mam kokos czarny. Ten. Węgiel. I co jeszcze? I wata cukrowa? Nie, co to tu jeszcze jest? Cukier trzcinowy, a nie wata cukrowa. No i z cukrem trzcinowym. I to jedno kupiłam dla Was do tej paczki, a to kupiłam sobie z kawą. Zobaczę, takie pobudzające. Myślę, że mi się przyda. No, więc to będzie do testowania, a to tutaj wrzucam do paczki. Ja ogólnie już chyba jutro, mam dzisiaj idę do pracy na nockę, ale jutro jak wrócę, to Wam nagram ten konkurs. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu. Ja dzisiaj po nockę jestem taka zdechła, że pewnie będę Wam tu często ziewać. Wróciłam właśnie ze zakupów, musiałam kilka spraw jeszcze ogarnąć. No i teraz pójdę dać kurom, a o 18.30 mam mszę za tego kolegę. I chcę na nią jechać, bo na dwóch nie byłam. I nie wiem, kurczę, czy się położyć, bo jest 14. Zanim ja ogarnę jeszcze zakupy, muszę wypakować, zrobić coś do jedzenia, bo w ogóle jestem głodna. Dzieci jadły w szkole, ale ja no zjadłabym coś konkretnego. I co ja Wam chciałam pokazać. Byłam na zakupach w Biedronce dzisiaj. I wiem, że lubicie moje hole z Biedronki. Ogólnie lubicie hole z Biedronki, więc Wam pokażę, co kupiłam. Czesiu. No pokaż, właśnie mama chce pokazać to. Ale Jaś! Co to jest? A weź idź, ładny. Taka chmurka. Nie chcesz, to nie, to może być Fenusia. Taka wiesz, chmurka. Wiesz, że to jest w tej bajce zły? Tak? Mhm. Oj tam. Następnym razem książkę weźmiemy, bo dzisiaj mama dostała 20 naklejek, ale ich nie dostałam. Tylko następnym razem, jak pójdę na zakupy, to od razu wezmę książkę za te naklejki. Powiem. I co to jest? No tak, ale naprawdę nie było w sklepie. Przerzuciłam całą tą szufladę. Ty mi nie musisz wierzyć. Naprawdę. Szukałam tego pieska. Jasiek, szukałam tego pieska. To nie jest tak, że mama ci go nie chciała wziąć, tylko go nie było. Piesek Piotruś. A to jest chmura Stefek. Następnym razem pojedziesz następnym razem ze mną, jak będziemy mieli zebrane, nie? I zobaczysz, przekonasz się sam, że nie ma pieska. No, a jak będzie, jak no to jak będzie, to mama by przecież wzięła. Tego nie rozumiesz? A jak będzie? No. No to weźmiesz. Przeplasz po przypadek wylałem fapinani. Witaminy na siebie wylałeś. I co teraz? Po co jej kupiłam? Żebyś ty je wylał? Tak. A wypiłeś chociaż trochę? Nie. Ja cały wypiłam. To mama ci nowe zrobi. Tak? Nowe ci zrobię. Jasiu ci zrobi nowe. Jasiu, zrób mu nowe. Dobrze. Nie.
A co, nie lubisz tych witamin? Nie. To smakuje pewnie tak samo jak zwykła woda. To już pewnie samo z wypawa. Ty wyglądasz, Brudasie. No to jest sama zwykła woda. Nie. Mamy, ja witamin nawet nie czułem. To była sama zwykła woda. Dobra, spokój, już. Nie, to się włącza przecież chwilkę. To musi potrwać, Fenusiu. Tak? Po co ja mam przyjść do ciebie? Po co? Ty się stęskniłeś? Mama ma się... Mamie się... Nie, bo mama zaśnie, Fenek. Mama zaśnie, jak mama się położy, bo mama była na nockę w pracy. Jo! Nie wytyka języka brzydko tak. Że ty się chcesz przytulać? Tak. No to przytul się, a nie wytykaj za... Ja mam z tobą bajkę oglądać, ja jestem zostaje na bajki. Tak. Nie położyć się mną. Ja sam bajkę. Ty będziesz oglądać, ja mam leżeć. Ja muszę zakupy wyjąć. Nie. Nie. Ja muszę iść, bo ja zasnę. A kury będą głodne. Jajka muszę zebrać. Nie. 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 Nie, nie! Te bajki. Znowu dzisiaj nogi napuchnięte, wiesz? Ta twoja cyfra coraz niżej ziemi jest. Muszę ją spuścić i na tych zanieść. Nie rzucaj Stefkiem. Dobra, już koniec, Fenek. Przytulania wygłupów. O, za waszym poleceniem kupiłam takie coś. No, zwalasz zakupy. Kupiłam. No i tak, dobra. Jasiu, zamykaj drzwi. Uważaj, bo idzie dzikus. Dzikusie? Jasiek! No, nie dam rady dzisiaj nagrać. Fenek mi tak przeszkadza. On chce cały czas leżeć i się przytulać. Dikopek. Właśnie, który mi tam polecaliście. Także dzięki. Tu mamy przecier pomidorowy taki w kartonikach. Tu mamy arbuza. Tu są... Jasiu, położysz te banany tam? Banany, tego Stefka. I tu są dwie siaty zakupów. Pieczarki. W sumie nie wiem, do czego ja je wezmę, ale coś tam wymyślę. Danio. Banany. Możesz, Jasiek, te bananki? Parówki. Jogurt naturalny. Jogurt takie nowe, jakieś ogurty są o smaku tarty malinowej. Ogórki? Jogurty, Jasiu. Paprykarz szczeciński. Drugi paprykarz. Drugi taki jogurt. To tu dalej, to do pracy sobie kupuję takie te jogurciki właśnie. To jest coś pożywnego i też coś słodkiego, bo one są dosyć słodkie. Tu mamy Montę. Tu mamy takie jogurciki z kuleczkami, z gwiazdeczkami. Kolejny. Kuleczki i gwiazdeczki. Możesz wziąć te banany, jak się proszę, to... Kuleczki, gwiazdeczki i rodzynki. Ale nie rzucamy ich, tak? Parówki. Mama, mogą być kuleczki. Śliwki. Śliwki tam były. Makaron. To ja się robię. Mama. To ja się jogurcik kolejny. Ja też kwasy nie robię. Joguza sobie nabiłeś. Mamę walnąłeś. To są takie same. Nie, patrz, mama specjalnie wzięła takie same, żebyś ty nie wymyślał. Ser blue. No, jak twoja bajka.
Kolejny jogurt z granolą. Cebru. Nie był i mama wyciąga, tak? Kasza, manna. To jest to samo, tu są wszędzie gwiazdeczki. Ja chcę granolę. Jasiu, też możesz sobie, chcesz? Proszę. Jasiu. I Fenek, przysuń sobie to krzesło, co ty tworzysz? Nie, na pewno nie ma rezyny. Kiełbasa. Dobra, weź. Nie. Antipasti. Drugi seblu, bo sobie kupiłam sałatę i zamierzam sobie robić sałatkę. Sałata lodowa. O, i arbuza wam pokroję. Włoszczyzna. Do rosołu. Kupiłam takie dwa bazyliko, takie sosy bazyliowe. Taką salsę jakby. I tu mam drugi. Dobrze, tu mam jogurt naturalny, kolejny. I tutaj kolejny. Kolorowy makaron. Ogólnie tu mam ochotę dzisiaj zrobić kluski, ale tu jest mięso mielone. Udo z kurczaka właśnie na rosół. Cytryny. Nie wiem, jutro zrobię rosół. Twarku tłusty. A ty chcesz jeść? Ty jadłeś w szkole obiad. No. Uważaj, bo wysypiesz. Patrz, co robisz. Dobra, jedne zakupy posprzątane. Teraz druga siata. I tak. Tutaj mamy kabanosy z kurczaka. Serek wiejski. W sumie mogłam sobie kupić rzutkiewkę do niego, ale zjem tak z samego. Ogórki kwaszone, bo chcę robić sałatkę. Kukurydza. Pomidory krojone. Pomidory krojone. Groszek do sałatki. Tu kolejny. Majonez. I kukurydza. I tutaj mam tak. Paprykę. 5 czy 6, 2, 4, 6 takich dużych sztuk papryki i kapustę. I z tą dużą głową kapusty mam taki pomysł. W ogóle dzisiaj szłam na zakupy bez listy, więc no, ale stwierdziłam, że muszę zacząć znowu tak lepiej jakoś gotować, bo ostatnio nie przykładałam wagi do mojego gotowania i do jedzenia, więc zawsze było jakoś tak na szybko. I tak, mam ochotę na bigos, bo ostatnio jadłam w Pracy gołąbki, tak sobie myślę, kurczę, może bym bigos zrobiła. A tutaj papryka była w promocji za 4,99 i wzięłam takie duże, celowo takie gigantyczne, żeby je nafaszerować właśnie tym mięsem mielonym, które mam z indyka. Więc zrobię faszerowane, takie zapiekane. No, tu z tego zrobię sałatkę. I na kilka obiadów, na kilka dni będę miała tych produktów ogólnie, więc to są moje wszystkie zakupy na dzisiaj. No, ja idę. Może teraz sobie coś zjem, bo już jest 15. I pójdę do kur i potem troszkę odpocznę i o 17 będę jechała na tą mszę. No, co ty zrobiłaś? No chodź, mamie, pokaż, co chciałeś zrobić. No chodź. I to na kaszubskim robiliście takie ludziki. I co, nauczyłeś się jakieś słowa po kaszubsku? To jest hojny, hojny, kołoty, i wit. Uczycie się kaszubskiego hymnu? No, a kto tutaj naciapał na tym biurku? Tu?
To trzeba zebrać, zobacz, to tak trzeba skulkować razem. Nie, bo ja podstawkę. Weź to skulkuj, Jasiu. Tak jakoś do kupy. Ja tak ja. Mam, bo ja sobie mam podstawkę, żeby on się no weź to. Żeby się nie przewracał. Aha, no i takiego ludzika robiłeś w szkole? Albo cztery podstawki. Aha. Miał dużego mocha, ale nie miał czterków. Tu musisz mu jeszcze jedną nogę zrobić tu. I wtedy on w ogóle się nie będzie przewracał. Dobra, to idziemy na dwór? A później chcesz dokończyć, czy teraz chcesz robić? Bo ja idę kulą dać. Ja idę na dwór kulą dać. No jedź farmę. Jaś, idziesz? No dobra.